super kombajny, traktory i przede wszystkim prasy kostkujące z przyczepami samozbierającymi, więc wszystko idealnie pasujące pod wasze żniwa w Farming Simulator 22. Jeżeli chcecie znaleźć zarąbisty modpack na te żniwa w Farming Simulator, no można powiedzieć takie pierwsze żniwa w FPS 22, to koniecznie zobacz ten odcinek do końca, wszystkie linki do modów w opisie, a my sobie już lecimy z zarąbistymi modyfikacjami, szybkie reklamki i wio! Cześć kochani, bo jest taki portal Amiibo i tam można kupić sobie gry po totalnej taniuszce, bez przepłacania na Steamie i w sklepie. Dodatkowo znajdziecie tam specjalną kategorię symulatory, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja razem z moim socialem robimy tam zakupy i ty też musisz. Jak żniwa, no to wiadomo, zaczniemy sobie może od kombajnów. Zaczniemy sobie od takiego super bizona Sampo. Ten bizon Sampo jest taki śmieszny. Header ma, jak dobrze pamiętam, 2,70. Mniejszy bizonek, bardzo ładnie wykonany na zewnątrz. W środku też całkiem spoko. Bardzo polecam sobie go wypróbować. Taki polski klimacik, ale troszeczkę też taki inny. Te Sampo, one chyba dobrze nawet do produkcji nie weszły, z tego co ja wiem. Ale warto je przetestować. Kolejny zarąbisty kombajn to będzie Forschmidt E514. Też znany z naszych właśnie polskich gospodarstw. Taki niemiecki, wspaniały kombajn. Header 4,20, ale też mamy konfigurację z headerem 5,70. Bardzo fajny kombajn. Kosztuje w granicach tam 50 tysięcy euro. Załadujecie na niego około 3,5 do 4,5 litrów na zbiornik. Bardzo fajny kombajnik. On może nie wygląda jakoś przepięknie ani w środku, ani na zewnątrz, ale jest taką modyfikacją, takie 5 na 10. Ale jak przechodzimy do takich porządnych kombajnów, to oczywiście Bizon Z056 albo ten Bizon Rekord też jest możliwy do konfiguracji w tej modyfikacji Bizonu, bo to jest taki Bizon Pack. Oczywiście mamy tutaj Z050, 58, 550, Z060, 61 i tak dalej, i tak dalej. Hedry są różne, są nowego typu, starego typu, 4,20 i 5-metrowe. Wózki również do hedrów są w pełni dostępne. Są animowane klapy boczne, poruszanie się klapa zbiornika, regulowana jest prędkość motowideł, no naprawdę cała modyfikacja robi ogromne wrażenie. Zarąbiście działa tam każdy pas, każda dźwignia, naprawdę nawet skrzynia biegów tam zarąbiście działa. Są wszystkiego animacje, jest animacja nawet tego drążka do zwiększania obrotów w kombajnie. Naprawdę powiem wam, jestem w wielkim szoku, jak bardzo dobrze jest wykonany ten bizon. Tą modyfikację już powtarzałem chyba 40 tysięcy razy na każdym filmie. Jest to taki Super Cross Dominator 108 SL, no super modyfikacja, header 5.1, no... Nie będę się więcej o nim rozwodził, już mówiłem o nim tysiące razy. Dobra, skosiliśmy sobie zboże, teraz potrzebujemy jakiegoś ciągnika, żeby te zboże przewieźć, a najlepiej ciągnika z przyczepą. Zaczniemy sobie od ciągników. Ja preferuję wam tak, Ursus C360 albo C360P, tam macie w opisie taki fajny link do nich. Naprawdę super wykonane Ursusiki. Są to chyba trochę konwerty, trochę nie konwerty od tych Ursusu Drivera, już nie wiem, one już były 40 tysięcy razy zmieniane, ale jeżeli mówimy o tych Ursusikach, to dźwięki są picobello, możliwości tuningu są nieograniczone. Po prostu, no, jedne z najlepszych Ursusów, jakiekolwiek widziałem w całym, ale to całym farmingu. Naprawdę super, super sprawa. O, i dodatkowo możecie sobie doczepić do tego ładowacz czołowy, czyli tur. Naprawdę super. O, jeżeli chcecie na przykład mieć taki polski klimacik, ale wolicie mieć coś lepszego, większego, to polecam wam około 100-125-konny Ursus C3120. Bardzo fajny Ursusik, też macie troszeczkę możliwości konfiguracji w nim. Jest tam od hubie, więc jest taki bezpieczny, dobrze wykonany. Bardzo duża polecajka dla was. A jeżeli potrzebujecie na przykład takich dużych Ursusów, ale zarazem też takich polskich i troszeczkę starszych, to polecam wam te Ursusy, super Ursusy sześciocylindrowe. Jest to Ursus 1204 i 1614. Znaczy w tym przedziale modelowym takie Ursusy możecie znaleźć. No oczywiście konfiguracja tych Ursusów jest nieograniczona. Model, moc silnika, prędkość skrzyni biegów, konsola ładowacza możecie dodać, rozmiar i szerokość opon, obciążniki, wyposażenie kabiny, błotniki, rodzaj
rodzaje kokpitu, rodzaje kierownicy, obciążniki kół, rodzaje dachu, typ drzwi, typ okna kabiny, naprawdę no masę, ale to masę możliwości tuningu w tym oto ciągniku będziecie mieli. On jest tak od 120 do 155 koni mechanicznych. Macie też inny, zarąbisty traktor, jest to też Ursus, ale on jest w tej wersji od C385 do C1014, to też są takie duże Ursusiki, one są od 71 do około 100 koni mechanicznych, więc też mają ogrom, ale to ogrom możliwości tuningu, podobnie jak właśnie poprzednich, tak co mówiłem, po prostu wszystko możecie tam zmienić w tych Ursusikach i jest to ich ogromny, ogromny plus. Jeżeli teraz spowolnimy troszeczkę w koniach mechanicznych, powinniśmy zatrzymać się przy wspaniałym Ursusie C330, wspaniałym ciapku, wspaniałej 30, czy inaczej jak to się potocznie nazywa. Macie konfigurację kabiny, opon, obciążników, kół i tak dalej, są naprawione dźwięki, animacje, dodatkowo możecie sobie teraz zamontować do tej 30 ładowacz czołowy. Bardzo polecam pobrać sobie właśnie tą 30 i te 60, bo wtedy ten ładowacz czołowy z 60 pasuje do 30 i jest po prostu zarąbiście. Naprawdę 30 są kozacko, porządnie, super wykonane. Wy też takie koniecznie musicie posiadać. I jest wspaniały Massey Ferguson 255 albo Ursus 3512. Powiem wam, że zarąbiście wykonana modyfikacja. Bardzo ładne modele, bardzo ładnie to wszystko wygląda, a przede wszystkim dźwięki. Naprawdę dźwięki tego Massey Fergusona są na najwyższym poziomie, bo sam takim Fergusonem nie jeden raz w życiu prawdziwym u dziadków jeździłem i wam powiem, że dźwięki są naprawdę bardzo dobrze odwzorowane, więc jeżeli potrzebujecie bardzo fajnego, realnego traktora, to skupcie się właśnie na tym Massey Fergusonie. No dobra, jakie przyczepy do wożenia zboża? Polecam ogólnie dwie przyczepy, nie ma ich bardzo dużo. Autosanki z paka, to już chyba je każdy zna, bardzo fajne autosanki. I dodatkowo na Mudhubie wyszła bardzo fajna jednoosiówka, czterotonowa. Bardzo fajna sprawa, też bardzo wam polecam, też fajnie tym zbożem można powozić. Jak już skosiliśmy zboże, zwieźliśmy, to pasowałoby czymś tą słomę poprasować. Oczywiście mamy do wyboru albo rolki, albo kostki. Zaczniemy sobie od rolek. Ja na start polecam wam ogarnąć sobie krasa Rolanda 250. Bardzo fajna prasa. Potrzebuje około 98 koni mechanicznych, żeby to wszystko pociągnąć. Belki wychodzą bardzo ładne, w ogóle cała prasa działa bardzo fajnie. Bardzo też fajne takie są tam tekstury zniszczeń i tekstury brudu, no jakby modyfikacja jest modhuba, więc coś sobą reprezentuje, coś więcej nawet niż zwykła modyfikacja. A jeżeli chcecie coś bardziej takiego polskiego, to polecam wam oczywiście Sipme Z276 albo Z279. Bardzo fajne Sipme, one są od 1000 lat w farmingu i nadal bardzo dobrze nam służą. A jeżeli chcecie sobie na przykład załadować taką super prasę kostkującą, to oczywiście prasa Sipma Z224 to będzie odpowiednia prasa dla was. Też posiadam masę możliwości tuningu, możecie sobie wybrać przed kolor prasy, kolor obręcz, kolor osi, kolor na przykład, możecie sobie wybrać model, emblemat, czy mają być osłony, czy nie ma być tych osłony, jest bardzo dużo animacji, czy nagarniacza, młota zbierającego, zbijającego bele, animacje opuszczanie podbieraka, naprawdę animacja jest tam iglicy, no naprawdę jest masę tam animacji, prasa jest wykonana bardzo, bardzo dobrze, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że ktoś tak mógł bardzo dobrze wykonać ten model z taką ogromną ilością animacji. A dodatkowo, jeżeli chcecie, na przykład nie chcecie zbierać tych belek własnoręcznie, to wyszła zarobista autosanka z autoloadem i teraz po prostu będziecie mogli sobie załadowywać te belki od razu na waszą przyczepę. Bez konieczności tam ładowania tego rękami, tylko po prostu ta przyczepa sama będzie wam układała belki i tak dalej. Naprawdę super, ale totalnie super sprawa. Wszystko elegancko działa, naprawdę, ale taki jedna ważna uwaga. Ta autosanka nadaje się tylko do belek, na przykład do nasypowania zboża już się nie nadaje, ale do belek nadaje się idealnie. No i w sumie jak już mamy bizona, mamy sipmę kostkującą i przyczepę samozbierającą, to czujemy się troszeczkę jak Farming Simulator 2013, więc wszystko już w modyfikacjach, co nam było potrzebne na te żniwa, wyszło.
wyszło. Wy w komentarzu napiszcie, czy już zaczęliście żniwa u siebie, za ile może planujecie wychodzić w pole, albo może już wyszliście, co pierwsze będziecie kosić. Napiszcie koniecznie w komentarzu, no i koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie więcej zarobistych filmów z Farming Simulator 2022. Zostawcie koniecznie łapkę w górę też, no i wbijajcie na moją grupę Kuchenna Flota MySocial 24, tą na Discordzie, jak i na Facebooku. To wszystko, jeżeli chcecie więcej takich filmów, to wyślijcie też ten film swojemu znajomemu, który jeszcze nie rozpoczął żniw, a może powinien te żniwa w farmingu rozpocząć. To wszystko, dziękuję wam bardzo serdecznie, do zobaczenia, narka!